Cześć, witajcie. Jakiś czas temu na moim kanale było podsumowanie roku 2017, czy tak zwane topy 2017 w dziedzinie klawiatur. Widzieliście tam dwie klawiatury, które Wam dzisiaj pokażę, porównam. Są to osobiście moje ulubione dwie klawiatury na przełącznikach typu RED. Jedna jest na Kailhach, druga jest na Cherry MX-ie. Oczywiście mowa tutaj o Sharkoonie Skiller SGK3 oraz przeciwnik, czyli Aorus K7. Klawiatury z troszeczkę innych światów, jeśli chodzi o półkę cenową, troszeczkę inaczej też wykonane, no i różniące się przede wszystkim przełącznikami Kailh kontra Cherry. Dzisiaj sobie zrobimy krótkie porównanie, zobaczycie jak pracują przełączniki i też jak wygląda jakość wykonania czy same LEDy. Dokładne ceny macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tak więc dzisiejsze porównanie będzie dotyczyło dwóch klawiatur, które znalazły się w zestawieniu najlepszych klawiatur roku 2017. Są to zdecydowanie dwa modele, które najbardziej mnie zaciekawiły, zainteresowały pod względem nie tylko wizualnym, ponieważ oba mają diody RGB i ciekawe efekty LEDów, nie tylko pod względem jakości wykonania, bo oba mają metalową bazę, aluminiowe fronty. Spodobały mi się najbardziej dlatego, że po prostu bardzo dobrze się z nich korzysta. Przede wszystkim oba modele są na przełącznikach typu RED, z tym, że Sharkoon jest na Kailhach, które są przełącznikami, które mają chyba tylu zwolenników, ilu przeciwników. Przełączniki, które miały niestety zły start, bo kojarzą się z bardzo słabym mechanikiem od Zalmana, gdzie ta wersja Kailh miała tylko 20 milionów klików. Potem powstawały Kailh do bardzo dobrych klawiatur, takich jak na przykład marek Tesoro czy Tt eSports by Thermaltake, gdzie niektóre wersje tych przełączników miały nawet 70 milionów klików i były naprawdę udane. Tak więc dla mnie to jest dobry model, korzystny cenowo, ponieważ około 300 zł, solidna baza klawiatury, bardzo fajne efekty LEDów, bardzo ładne, czytelne podświetlenie i świetna, cicha praca klawisza. Możecie posłuchać. I po drugiej stronie Aorus K7, czyli już klawiatura na przełącznikach najstarszych na rynku klawiatur gamingowych, czyli Cherry MX-ach, przełącznikach bardzo zaufanych przez graczy, szczególnie progamerów, przełącznikach, na które chyba w ogóle żadnych skarg nie słyszałem, że coś tam z nimi może być nie tak. Klawiatura już z segmentu premium, kosztująca ponad 500 zł, nie jak Sharkoon 300, czyli no już prawie dwukrotnie droższa, zależy gdzie ją sobie poszukamy. I przełączniki Cherry MXZ, posłuchajcie, brzmią i mają inne odczucie niż Kailh. Słuchajcie, nie ma metalicznego pogłosu. A tutaj mamy taki odgłos, czasami większy, czasami mniejszy, od skakującej sprężynki. Też pomimo praktycznie identycznych parametrów technicznych w Aorusie te Cherry wydają mi się odrobinkę lżej wciskać. Natomiast generalnie oba typy przełączników w takim codziennym użytkowaniu, czyli graniu, pisaniu, sprawdzają się naprawdę dobrze. Teoretycznie redy typowo dla graczy, najmniej do pisania, ale ja osobiście uwielbiam po prostu pisać na redach. Oczywiście jest to kwestia gustu. Wszystkie efekty podświetlenia są w osobnych recenzjach, więc nie będę Was tutaj zanudzał po kolei przedstawianiem wszystkiego. Natomiast przejdę do podsumowania tego krótkiego porównania. Jeśli chcecie naprawdę solidną klawiaturę i wyglądającą wizualnie dobrze, z metalową bazą, z dobrymi przełącznikami Kailh, Red lub Blue i macie do dyspozycji plus minus 300 zł, naprawdę warto zaopatrzyć się w Sharkoona SGK3. Oczywiście do dyspozycji macie też chociażby jakieś motospeedy, a to już zamawiacie prosto z takich serwisów jak Gearbest.com chociażby, gdzie gwarancja jest, ale chińska, jakby coś się działo, czy produkt był wadliwy, będziecie bardzo długo czekać i na samą klawiaturę też sobie poczekacie przynajmniej te 4 tygodnie. Ja czasami czekam do 6 tygodni na sprzęty, które przychodzą do testów, więc niestety długo, a Sharkoona możecie mieć praktycznie na drugi dzień u siebie w domu. No jest gwarancja standardowo już polska. No a jeśli cena nie gra roli, macie ponad 500 do wydania i chcecie już coś z segmentu premium na Cherry MX-ach, z piękną bazą ze szczotkowanego aluminium, z ciekawym oprogramowaniem, z bardziej stonowanymi LEDami, które nie biją tak mocno po oczach jak Sharkoonowe, ale też są naprawdę bardzo ładne. Mamy mnóstwo efektów, świetna jakość wykonania nakładek na klawisze i wszelkich innych elementów klawiatury, chociaż to może dziwić, Aorus akurat nie ma oblotu na przewodzie, a Sharkoon ma, ale to jest szczegół. To możecie jak najbardziej zainwestować w klawiaturę Aorus K7, która jest w tej chwili naprawdę moim ulubieńcem, jeśli chodzi o klawiatury z segmentu premium, które testowałem w kilkunastu ostatnich miesiącach. Naprawdę lepsza niż chociażby Razer BlackWidow. BlackWidowy lubię za to, że są to klawiatury naprawdę solidne, fajnie działające, a niestety zawsze kosmicznie drogie. Tutaj mamy coś trochę tańszego, ale też nie rozczarowującego pod żadnym względem. Pamiętacie, że cały czas używam mojego Apexa M800, czyli klawiatury od SteelSeries, która niestety jest już troszeczkę wysuszona, trzeci rok służby, no to jest dużo i ta klawiaturka no już niestety ma mocno powycierane niektóre nakładki. Jest to też mechanik o niższym skoku klawisza, czyli nie taki standardowy, więc zastanawiam się powoli, czy właśnie Aorus K7 nie zastąpi tutaj Apexa, chociaż powiem Wam, że to jest jak do tej pory najlepsza klawiatura mechaniczna dla mnie osobiście, do moich preferencji, jest genialna. Oczywiście gusta są różne i o tym się nie dyskutuje, natomiast patrząc jeszcze raz na ranking klawiatur mechanicznych i membranowych 2017 roku, to są moje faworyty, jeśli chodzi o klawiatury z LEDami RGB. Tak więc ze swojej strony naprawdę polecam. Dajcie znać, zagłosujcie w ankiecie, która z tych klawiatur bardziej do Was przemawia, czy byście sobie kupili tańszego Sharkoona na Kailhach, czy włożycie dołożyć do już Aorusa klasy Premium na przełącznikach Cherry MX. Tak więc oto dwa moje ulubione modele z podświetleniem RGB roku 2017. Chciałem Wam je jeszcze ostatni raz pokazać właśnie na kanale, ponieważ są to modele moim zdaniem warte pokazania, gdyż w swojej klasie cenowej są to naprawdę udane i wyróżniające się na tle konkurencji produkty. Dla osób, które szukają sprzętu dobrego, funkcjonalnego, z diodami RGB i z przyzwoitymi przełącznikami, jak najbardziej spełnia oczekiwania klawiatura firmy Sharkoon, a dla osób szukających już sprzętu najwyższej jakości, z najwyższej półki, klasy premium tak zwanego, to flagowa klawiatura Aorusa również spełni wszystkie pokładane w niej oczekiwania, tym bardziej jak jesteście fanami marki Aorus, tak jak ja, że sobie w komputerze skompletowałem tam co nieco właśnie tego sprzętu, to jak najbardziej ta klawiatura jest warta polecenia. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj Wam tym porównaniem ułatwiłem wybór, jeśli właśnie te klawiatury braliście pod uwagę do swojego wymarzonego zestawu gracza. Pamiętajcie, że ceny macie w opisie filmu jakby co, a na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!